Cześć wszystkim, Papa Sklukiria to go. Dzień kolejny, dzień 76 już. No kto by pomyślał, że już będziemy mieli taki ten numerek dnia, w sumie po ilu miesiącach od wyjścia gry? 5? No bo gra wyszła w marcu. Tak, wyszła w marcu, bo pamiętam, że wtedy jeszcze specjalnie dla tej gry modyfikowałem plan. Tak, w marcu wyszła. A dzisiaj jest sierpień, nie? I przez to, jak się gra potoczyła w lipcu, to mamy właśnie ten oto dzień już teraz. No, moglibyśmy mieć ten dzień zupełnie później, a mamy go dzisiaj już, więc bardzo ładnie. No dobrze. Do hopa, pierwszy prezent dla ciebie. Pięknie. I teraz drugi prezent dla Berty. Jak to są naklejki? Okej, takie. Może dzisiaj następną naklejkę zrobimy. Zaraz zobaczymy, jaką możemy. Jakie można zrobić. Okej. Berta ma tutaj brązowy do zdobycia jako następny cel w jej zamówieniu, tak? Brązowy medal. Trzy osoby już złoto mają. Już jest ich łącznie... O, 91 osób już jest. To duża liczba. 50 jeszcze ich trzeba odblokować, czyli 50 dni łącznie z tym i będą wszystkie osoby. Czyli dzień 156, 7, 120 dzień, 126 albo 127, jeden z tych dni, prędzej 127, raczej nie, 125, tak, 125, teraz dobrze wychodzi mi z obliczeń, 125 to będzie dzień, kiedy odblokujemy ostatniego klienta, a do tego czasu odblokujemy jeszcze te tutaj unlocki, nie? I dlatego jeszcze zostało 2, 3, 7, 9, 12, 13 rzeczy. Ok. I tak naklejka z Megi, ze skuterem i z Chester. I wszędzie, gdzie jest, znaczy tylko tutaj. Nie, tak, każdy ma tutaj dostać zamówienie specjalne, dobrze. Coś tu jeszcze jest fajnego? A, te gumy. No te gumy, których no chciałbym je zrobić, ale nie możemy zrobić, bo nie ma jak. I mamy walentynki, nie? Walentynki kontynuujemy. Eggplant Pro, rank 42 mamy. 76 dzień to piątek. Czyli wychodzi, że w czwartek będzie finowy klient. Okej, bekonowa bomba. Weźmy tą bombę, bo nazwa mnie trochę bawi. No i co? Sobie te okularki odklikniemy. A my okularów nie nosimy, no to ich nie kupuję. No dobrze, to weźmy kupon i niech kupon dostanie... tu są GH... IJK. No właśnie, ty masz dostać kupon, żeby tobie już ten farmer market wydać. Okej, zaraz zobaczymy, jakie tam mięso miało być do tego farmera. A na razie rozpoczynamy dzień 76, w którym odblokowane zostaje nowy snaż. Przyszła Edna. Tak, slash to jest na pewno na, chyba nie na walentynki, bo w Klukiri odblokowywanie rzeczy polega... Zaraz się nawet okaże, czy to jest na te, na święto? No chyba nie. Bo pomiędzy rankami przychodzą klienci, którzy no nie są fanami święta, które mamy. To akurat się zgadza, to tak było i zawsze, i tak jest. Za to z rankami, jak wbijamy rank, to przychodzi klient,
co święto lubi. Jak ranka nie wbijemy, to przychodzi klient, co święta, co lubi jakieś inne święto. I razem z tym klientem odblokowuje się rzecz na stała, a na holidaya to się odblokowują rzeczy na ranku. Mówię, ta informacja mi się potwierdza cały czas. W zasadzie jeszcze zostały odblokowane 3 holidaye. Dobra, jak to ma wyglądać, ten tutaj ten market. Okej. Zaraz wezmę to zamówienie spokojnie, chcę tutaj jak najwięcej mięsa wsadzić, żeby im szybciej, tym lepiej. Żeby zrobić najszybciej jak umiemy, nie? O, pastylki. Zależy w którym miejscu... O nie, jednak... Jednak na święta są te żelki. Czyli... No, trochę mi się teoria nie zgadza teraz. Nie zgrała. W zasadzie w innych zapasach to było właśnie na odwrót. I teraz w sumie... Moja teoria jednak się nie znalazła. Odpowiedzi tutaj w grze. Potwierdzenia. Maggie, dla ciebie będzie farmer. Nie potwierdziła się ta informacja, co powiedziałam, że... No to jest na stałe. Ten smash. Nie pamiętam papasek, w którym by... Rzeczy się na stałe odblokowały się bez ranka. Poczekajcie. Czy my ranka ostatnio wbijaliśmy? Bo nie pamiętam. Zresztą co ja tam będę budował teorię. Nie trzeba tego robić. Robimy po prostu zamówienia i tyle. Się odblokowuje coś, to się cieszymy. Nie trzeba szukać wyjaśnień. Okej, okay, perfekty staramy się robić i na tym zwracamy naszą uwagę, nie? Żeby zrobić kiedyś dzień perfekcyjny, bo już 2 takie dni w naszej karierze prawie mieliśmy, tylko się nie skończyło to perfektem. Okej. Okay. Pięknie. Teraz to jest serduszkowa bułka, klejer tu jest. Okej, okay, teraz BBQ. Czekam na slasha, bo wiem, że zaraz będzie gotowy. Bekony. O właśnie. Jeden gotowy, a teraz drugi. Okej, okay, cisza się zrobiła, bo nic nie będzie dzwonić. I Wai nam przyniosła zamówienie specjalne. I następne 2 zamówienia to będą nasze bekonowe bomby. Łapię tą wieprzowinę, chociaż jej nie widzę tutaj całkiem, bo ja widzę jej tylko kawałek. Okej, okay, pierwszy perfekt z Edną. Okej, okay, jest slash. Cytryna i Argus. Coraz rzadziej wyrzucam te pojemniki i to mnie cieszy, że już mam wyrobioną tą taktykę na dobre perfekty w slashu. Gdzie jest ten? Tu jest ten. Szybko player. Perfekt. Perfekt, no... Powiedzmy, że jest... Jakbym miał się o coś martwić. No... Bo widziałem, że mogę tego perfekta nie mieć przez to, że bułka się źle ułożyła.
No to było to, co mogło nam ten perfekt zabrać, ale nam nie zabrało. I to nas cieszy. Bekonowa bomba. Pierwsza bekonowa bomba. Ok, papryka. Nie, bo robimy ta market. Czyli tak. Nie pamiętam kompletnie, jak ten market wygląda, więc zaraz będziemy tam zaglądać do ściągi naszej. I spróbujemy teraz zapamiętać. Cebula, surówka, sałata, ogórki, pomidory. Ok, to już jest dla naszej Megi. Czyli tak, cebula, surówka. Sałata. Ogórki. Pomidor i koniec. Co, no jak nam dzisiaj ładnie idą te burgery. A żeby nie było teraz... No właśnie. I właśnie chciałem to powiedzieć. Bo widziałem, że ta bułka źle spadła. Nie chciałem tego powiedzieć, a jednak tak się stało. Ale udało się zrobić naklejkę. O, zaraz tam poprawię. Weźmy tą bekonową bombę drugą. I teraz to do poprawy. Mówiłem dzisiaj o tym, że nie wyrzucałem dzisiaj szejków. Że coraz rzadziej je wyrzucam. No tak, coraz rzadziej. Ale chyba jeszcze nie miałem dnia, żebym nie wyrzucił ani jednego szejka. Dobrze, Iwa, i teraz... burakowy sosik. Sok z buraków. Podobno jest dobry i zdrowy. Surweczka. Najmniej fajnie, jak się straci punkty za bułkę. Jak tam Iwaj? No perfekty zdobywamy, nie? Bourbon, barbecue chicken. Zaraz weźmy zamienię closera, najpierw tego szejka wstawię. Skoro już tu jestem. I teraz lemoniada. Lemoniada cytrynowa. Teraz zobaczymy, jak ten... jak ta bomba wygląda. Rico dzisiaj jest closerem. Rico jest closerem dzisiaj. Czwarta wieprzowina, którą dzisiaj robię. Mam nadzieję, że to nie będzie problemu z tym perfektem. Ok. Bekonowa bomba, nie? Bo tutaj po każdym jest bekon zaczyna i bekon kończy. Teraz znowu bekon, nie? Nie, dobra. Teraz jest pieczarka. Sos. Tylko z tym B... o tym. Teraz jest bekon i potem suróweczka. Jaką Alberto? No nie, slash nie stracił na punktach. A my zdobyliśmy bardzo ładną ilość punktów, nie? Co spowoduje, że rank 43 wbijemy jednym dniem. No bo walentynek, dzisiaj to nie mogliśmy odblokować, ale walentynki się odblokowały dwa dni temu, nie? Tak.
Tak, 2 dni temu też sobie pokojarzyłem, jak ja miniaturki robiłem. Że poprzednie 2 dni to miały na miniaturce walentynki. Pieczarka teraz, nie? Tak, pieczarka. Czyli tak, czyli rank 42 faktycznie wbiliśmy po dniu poprzednim. Albo nie wbiliśmy? No dobrze, to już sobie nie przypomnę i nie będę się zagłębiał. Tylko cieszmy się tym, że ładne perfekty nam dzisiaj wychodzą. Tylko perfekcyjny dzień, no to z tego nie będzie niestety. O, tu się coś popsuło. Tam się coś popsuło. Okej, barbecue. Serek. Róweczka, cebulki, sosik, tych nowych mięs to dzisiaj nikt nie zamówił, ani steka, ani tego mięsa, powiedzmy jakieś warzywo to jest, to perfekt się udał. To mięso, które ma fioletową obwódkę i białe w środku. To co zostało odblokowane, jak walentynki się pojawiły. Ok, 99%. Jak ładnie, 1411. Ile do następnego ranka, to się zaraz okaże. Pizza, paczynko. Nie pamiętam, czy nie chciałem przypadkiem tutaj grać gier show na maksa. I wydaje mi się, że powinienem sobie to sprawdzić. Chyba nie. Wiem. 18 minut, jeden dzień trwa, no szkoda. No, teraz się udało. Ale zaraz zobaczę, czy nie miałem grać gierką show na maksa, bo jeżeli mamy grać, to zagramy i skończymy gierką show. Tutaj brązowy zaliczymy. No dobrze, sprawdziłem sobie. Nie robię gierek na ostatnią gwiazdkę. I też przy okazji sobie sprawdziłem, tak, 42 rank. Nie wbijaliśmy przy poprzednim dniu. Czyli jedna przyszła poza rankiem. I walentynkową rzecz też zdobyliśmy poza rankiem, więc sobie tą teorię właśnie... Ta teoria się zgadza, ta co stworzyłem ją na początku dnia się nie zgadza. Jej nie będę powtarzał. No dobra, do zobaczenia na dzisiaj. Cześć.